Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, druga partia rozegrana z Mistrzem Świata. Gramy na jedną minutę w turnieju. W tym samym turnieju rozegrałem właśnie z nim dwie partie. Niezwykle jestem szczęśliwy, że miałem okazję się spotkać. Jeszcze raz przypomnę, że to wy widzowie pomogliście mi dotrzeć do tej partii. 2 lata żyłem w nieświadomości, że ponad 2 lata, że grałem z Mistrzem Świata. Bardzo się cieszę. Z góry bardzo dziękuję za wszystkie komentarze, które piszecie. Czytam wszystkie, niestety na wszystkie nie odpisuję, za co też bardzo przepraszam, nie jestem po prostu w stanie czasowo wyrabiać się ze wszystkim, ale czytam wszystkie i miejcie świadomość, że co nie napiszecie, przeczytam zawsze, także bardzo, bardzo za to dziękuję i moi drodzy, przechodzimy do partii, która no, może nie była najlepsza z mojej strony, ale przypominam, że graliśmy na 1 minutę i pamiętam, troszkę sobie odświeżyłem, że troszeczkę byłem już tutaj może wybity z rytmu, jeśli chodzi o ten turniej i tego zawodnika. Nie byłem świadomy, że grałem z tą partię właśnie z Magnusem Carlsenem. Rozpoczął ruchem E4, ja zagrałem G6, dlatego no właśnie często sobie na przykład w buletach, jeżeli gram, teraz to już bardzo rzadko, albo w ogóle, jeżeli gram, no to właśnie wybieram takie bardzo ostre warianty, obronę nowoczesną. Gram G6, żeby tam mieszać, ale kto miał świadomość, że moim przeciwnikiem jest po prostu ludzki procesor, słuchajcie, szachowy. No cóż, zagrał skoczek na C3, goniec G7 i zgadnijcie, jaki ruch zagrał w trzecim ruchu Magnus Carlsen na mnie. W ogóle masakra, ale taki ruch się spotyka, moi drodzy. H4. No pojechał mnie tutaj pionkiem, co będzie się czaił, ale to jest takie, powiedzmy, typowe zagranie. Wiem, że Alfa Zero stosuje takie plany i myślę, że tutaj Magnus Carlsen, pijąc lemoniatkę, tutaj zagrał sobie H4 i chciał mnie po prostu tutaj zajechać. Okej, ja zagrałem w tym momencie H5. No też tak można teoretycznie zagrać, wiecie, pograliśmy sobie pionkami bandowymi i gramy dalej, nie? Ale można było normalnie grać C5 i grać swoje tędy, niech on sobie gra tym pionkiem i tutaj wybija do końca, goniec wybija, normalna pozycja. Trzeba generalnie się zajmować tutaj centrum. Trzeba było. No cóż, poszło tak, jak poszło. D4, C5, teraz uderzyłem. Okazuje się, że bić można teraz fajnie sobie białymi, bo po biciu na C3, takie jest założenie czarnych, jest zagranie hetman A5, ale jest hetman D4 i okazuje się, że na przykład po ruchu skoczek F6, co się wydaje normalne, tutaj można zagrać, można hetman B4 próbować, ale też można podeprzeć F3 bardzo ładnie pionki i trzymać te piony. Za bardzo nie widać tutaj jakiejś wielkiej inicjatywy. No powiedzmy po takim ruchu hetman E3 te pionki trzyma, tu jest wszystko w porządku na białych. I para gońców zostaje. W tym wypadku, tak, w tym wypadku dla białych jest ok. No ale tak nie poszło. Moi drodzy, pogoniec E3, też takie ruchy widziałem, no trzeba było cały czas zagrać hetmanem na A5. Koniecznie, to bez dwóch zdań. Niestety tak nie zagrałem i słuchajcie, zrobiłem chyba najgorszy ruch, jaki mogłem zrobić. Zbiłem po prostu pionka. Goniec wybił na D4. No i teraz, żeby było śmiesznie, moi drodzy, zgadnijcie proszę, jaki ruch najlepszy jest w tym momencie dla czarnych, według oceny silnika, ale no jak silnik liczy, no to chyba dobry ruch podaje, prawda? Ja od razu wam powiem, że zagrałem fatalne posunięcie E5, fatalne, to jest po prostu koszmar posunięcie, nie grajcie w ten sposób, uczcie się na moich błędach, bo naprawdę warto, a błędów robię jeszcze sporo. Moi drodzy, dlatego, że po tym ruchu, chociaż ruch lepszy jest taki, gdyż tutaj bardzo dobrze diagonale trzyma goniec, nie pozwala zagrać D6, rozwinąć się gońcowi, no ale Magnus Carlsen zagrał w tym momencie goniec E3, ale jeszcze wracając do tego momentu, jak zagrać najlepiej tutaj czarnymi. No niezwykle interesująca sytuacja, otóż okazuje się, że król F8 jest bardzo dobrym ruchem. Ja się trochę uśmiecham, król F8, słynne posunięcie. No dobra, nieistotne. Poszło inaczej, zagrałem E5, fatalne, goniec na E3, moi drodzy, i zagrałem D6. Poszedł goniec na C4, normalna wyprowadzka figur. No i postanowiłem tutaj na zdenerwowaniu takim, zobaczcie, zagrać gońcem, wymienić te gońce. Niestety ta wymiana gońców już dla białych jest bardzo dobra. Zobaczcie, ten pionek jest bardzo słaby, ten pionek jest bardzo słaby. G5 pole jest mega słabe. Same słabości. Pozycja białych jest, no już można powiedzieć, że wygrana tak naprawdę. W zasadzie po moim błędzie, moi drodzy,
Po ruchu e5 już partia byłaby, powiedzmy, strategicznie wygrana dla białych. Poszło tak. Hetman d3, ale jeszcze walka była mimo wszystko. Hetman d3, skoczek na c6, długa roszada. No i tutaj postanowiłem, że tego piona oddam. W zasadzie też nie miałem wyjścia chyba za bardzo. Gdyż no, po król e6, na przykład król e7, na przykład goniec g5 bardzo nieprzyjemna, no i skoczek f6, ok, niby to by jeszcze chwilę postało, ale kto chce mieć takiego króla na związaniu i jedyna taka obrona, powiedzmy, hetmanem i królem, no kto tak chce grać? Postanowiłem zagrać troszeczkę aktywniej, oddając piona. Zagrałem, ojejku, nie król f8, już tak nie gram. Skoczek na f6 zagrałem i hetman wybił, no wziął mi pionka, musiał wziąć. I zrobiłem roszadę. Okazuje się, że no tak sobie planowałem, że wieża zbije, to sobie zagram skoczek g4. Ja przypominam, że graliśmy partię buletową, więc partia była bardzo, bardzo szybka. Szybkie ruchy. No tutaj Magnus Carlsen spokojnie mógł wybić. Nic się tutaj nie działo, można było brać drugiego piona, ale to tak na głębszą analizę, powiedzmy, ale w bulecie zawsze warto zagrać bezpiecznie. Też dobre posunięcie. Wzięliśmy piona, co mamy dawać kontrę przeciwnikowi. Z takiego założenia wychodzi mistrz świata na pewno. Wieża AE8, bronimy piona, skoczek na H3. No i właśnie w pierwszej partii z Magnusem Carlsenem ja miałem taką sytuację. Nie wiem, czy kojarzycie. Skoczek wskakiwał na G5, tylko że układ jest zupełnie inny, niestety niekorzystny dla czarnych. Skoczek na d4, pomyślałem sobie, no to jak zbije goniec, bije pionek, bije wieża, no to fajnie, będę miał gońca, za dwa piony mniej wprawdzie, ale może coś tam jeszcze się uda drapnąć po tej diagonali. No ale niestety, to nie jest takie łatwe. Magnus Carlsen solidnie, skoczek g5, goniec h6, no pomyślałem, jak zbije, no to tam rąbniemy. No łatwo się mówi i się, można sobie pomarzyć. Wieża zagrała na d1, wieża d8. No wymiana, no dobra, wiem, że to są głupie już teraz posunięcia, w ogóle nie dające nic. No ale tak stwierdziłem, że może jednak coś tutaj powalczę. Ocena silnika jest niestety na dużą niekorzyść dla czarnych, no ale tak mówię, pionek mnie, jak podprowadzę króla gdzieś tutaj, no to jeszcze może jakaś walka nastąpi, bez tego piona może jakiś remis się uda tutaj uzyskać. Niestety, król B1, bardzo, słuchajcie, ważna profilaktyczna decyzja, tutaj no goniec, tak, niby na króla tam daleko spogląda, jest tutaj niezła ściana, tu się wszystko broni, ale mimo wszystko zobaczcie, Magnus Carlsen zagrywa królem na B1, nie broniąc wieży, chociaż nie musi bronić, skoczek broni, tak, bo tu jest też taki rentgen, powiedzmy. To są bardzo ważne posunięcia. To widać tutaj klasę mistrza świata. To naprawdę wielkie brawa. Skoczek na H2. H7. Szachuś, musisz się pól nauczyć. Dobra, moi drodzy, skoczek H7 zostało zagrane. No cóż mogę powiedzieć? No coś tam gram, ale to już jest... To jest koniec partii, no nie ma co tutaj patrzeć. Można by było nawet tutaj zbić teraz skoczkiem na E7, na E6 bez problemu, gdyż tu goniec podwisa, jeżeli goniec bije, to wieża leci, no ale tutaj mistrz świata nie zagrał w ten sposób, zagrał skoczek na E2, ja tutaj wybiłem, pionek wybił, nic tutaj się dla czarnych, no, dla białych się nic złego nie dzieje. No i teraz przeoczyłem jeden ruch, myślałem, że tutaj jeszcze się jakoś wygrzebie, grając może skoczek C6 i z wymianą, że tu jest pionek na czarnym polu, to może mi się uda go jakoś tam atakować, tak sobie pomyślałem, ale zapomniałem o C3. O prostym ruchu, moi drodzy. No wracam, tak, nie ma wyjścia. On mi wymienił i jeszcze byłoby wszystko w porządku, znaczy nadal białe mają piona więcej, jest super, byłoby wszystko pięknie, gdyby nie bicie pionka kolejnego. No i teraz ta pozycja jest przegrana, końcówka jest przegrana. Ale moi drodzy, jeszcze pograłem, powalczyłem. Zagrałem goniec F8. Goniec wrócił swobodnie na swoje miejsce, goniec E7, B4. No i właśnie, wykorzystuje biały tutaj potencjał tych swoich pionów i idzie na skrzydle. Skoczek F7, no bo cóż grać, tak? Jak się gra na minutę przede wszystkim. No i wymiana. Nic dobrego tutaj się niestety nie dzieje. Wszystkie wymiany powodują, że pozycja białych jest lepsza. Nastąpiło jeszcze A5, skoczek na F7. B5, no skoczek wraca, żeby te piony niby zatrzymać, ale się niestety nie da. Nastąpiło A6, bicie. Bardzo ważna rzecz, pionek wolny, no i skoczek zagrał na C8. Wiem, że pasywnie, ale cóż grać. Jeszcze jakby nie było tego pionka, można by było coś próbować, ale też nie, no bo król idzie szybko. Mimo wszystko. Tutaj zauważmy, żeby złapać białymi dalej aktywność w końcówce, no to wycofuje się skoczek. No ale to jest dobre zagranie, gdy skoczek potem idzie na D3, atakując pionka. Ja zagrałem G5 rozpaczliwe, pomyślałem sobie, a może jakiś tu przełom jeszcze, ale to już jest też marzenie, nie ma żadnych przełomów.
Skoczek zagrał zwyczajnie na D3, król F7. To już taka rozpacz, moi drodzy. Te ruchy nie są niestety nie są dokładne, już w ogóle dawno są niedokładne. Bulety niestety chyba nie są dobrą opcją na trening, ale tak czasem, powiem szczerze, dla odmurzenia się troszeczkę szachowego można poklepać pewnie trochę tą mychą tam, żeby pograć sobie takie ultra błyskawiczne rzeczy, ale to generalnie to nie jest dobre, ale z umiarem powiedzmy nie zaszkodzi, prawda? Skoczek na B6 poszło, A7, G4 zagrałem. No i cóż, wybicie, prosta rzecz. C4, no mogą sobie już białe w ten sposób pozwolić, nie mogę wybić, bo jest tutaj hetman na A8. Król zagrał na G5, jeszcze gram z taką nadzieją, że król będzie na F4, czyli biorę pionka i doprowadzam tego piona do hetmana. Nie, niestety to nie takie łatwe. I dziwię się troszeczkę mistrzowi świata, że nie zagrał G3. Ten ruch w ogóle wszystko trzyma i żadnych szans nie ma. Ale to nie znaczy, że inne ruchy nie wygrywają, bo wygrywają. Jest ruch C5, to nawet może lepsze w tym cenie. Skoczek A8 musi. No i dalej G3 wchodzi. Tylko że mistrz świata znowu tego nie zagrał, o dziwo. Zagrał inaczej, też wygrywa oczywiście. Skoczek D4 poszło, król F4, skoczek wybił. No i król zbił na E4 niestety, ale jakbym poszedł po tego pionka, co by mogło się zdarzyć? No niestety nic, bo jest na przykład C6, bicie tutaj, no i trzeba wybić. I dorabia hetmana. Prosta sprawa, pewnie o to też w tym chodziło. Ja zbiłem tu piona, ten pionek poszedł do dołu, król D5, pionek na C7 i złożyłem w tym momencie broń. Niestety, no, ale jestem szczęśliwy. Szczęśliwy, dwie partie z mistrzem świata rozegrane, może więcej to się nie powtórzy. Moi drodzy, piszcie komentarze, na pewno będę czytał wszystkie, na niektóre może odpiszę, jeżeli pozwoli mi na to czas. Bardzo serdecznie dziękuję z góry. No i cóż, przypominam jeszcze, moi drodzy, zapraszam na live na Twitcha, gdzie głównie we wtorki gram Titled Tuesday. Serdecznie zapraszam, trzymajcie się i dobrego dnia. Cześć.